XX wiek dał nam wiele popularnych światowych marek. Całkiem znane Oreo, które stało się ulubionym ciastkiem wielu rodzin, czy Pringles, które zyskały status najlepszej przekąski w puszce. A co z legalnym dopingiem dla sportowców ekstremalnych? Witajcie! Dziś porozmawiamy o tym, jak woda z cukrem i kofeiną stała się legendarnym środkiem dla sportowców ekstremalnych, dała też początek nowej kategorii produktu i przekształciła się w globalną markę, czyniąc jej twórcę miliarderem. Marka Red Bull może być podawana jako przykład dla przedsiębiorców z całego świata. Dzięki aktywnej, a nawet agresywnej strategii marketingowej, właściciel firmy Dietrich Mateschitz osiągnął niesamowity sukces. W 1970 roku założyciel tajskiej firmy farmaceutycznej Chaleo Yuvidia stworzył napój energetyzujący Krating Daeng, po tajsku Red Bull, który stał się bardzo popularny wśród miejscowej ludności. Dietrich Mateschitz, przyszły założyciel Red Bull, po ukończeniu studiów pracował jako przedstawiciel handlowy w firmie sprzedającej kawę Jacobs i pastę do zębów Blendax. W 1982 roku Dietrich udał się w podróż służbową do Tajlandii. W magazynie z listą najbogatszych mieszkańców tego kraju Mateschitz zauważył skromną firmę Taisho, producenta napojów energetyzujących. Napój sprzedawany był głównie w Azji. Robotnicy, taksówkarze i riksze nieustannie pili Krating Daeng dla ograniczenia swojego zmęczenia. W Europie nikt nie wiedział nic o tym napoju. Dietrich spróbował napoju energetycznego Krating Daeng i bardzo go polubił. Wydawało mu się, że efekt zmęczenia spowodowany zmianą strefy czasowej zniknął wtedy, jak rękę odjął. Dietrich szybko docenił wysoki potencjał energetyków. Młody przedstawiciel handlowy przestudiował cechy lokalnego rynku i dowiedział się, kto zajmuje się produkcją napoju w Tajlandii. W ten sposób Austriak trafił do firmy farmaceutycznej Taisho, która nadal wytwarza oryginalną wersję napoju w Tajlandii. Wraz z jej szefem Dietrich stworzył nowy biznes – markę napojów energetyzujących. Obaj przedsiębiorcy zainwestowali po $500,000 każdy w ten niezwykły projekt. W 1984 Dietrich Mateschitz i Chaleo Yuvidia założyli Red Bull GmbH z siedzibą w Fuschl am See w Austrii. Mateschitz natychmiast zrezygnował ze swojej poprzedniej pracy. Wszyscy przyjaciele i krewni Dietricha myśleli, że oszalał, kiedy zmienił stanowisko kierownicze na projekt o wątpliwych perspektywach. Red Bull składa się głównie z wody, cukru, kofeiny i tauryny. Przed wejściem na rynek austriacki Mateschitz musiał zmienić recepturę oryginalnego napoju energetyzującego. Miał on mniej cukru oraz więcej gazu. Ważną datą w historii marki Red Bull był rok 1987, kiedy to napój trafił wreszcie do sprzedaży. Wydawało się, że najtrudniejsze producent miał już za sobą, ale główne przeszkody dopiero na niego czekały. Energetyk zawiódł, nikt się nim nie interesował. Niektórzy eksperci uważają dziś, że Mateschitz wyprzedził wtedy swój czas. Rynek napojów energetyzujących po prostu nie ukształtował się, więc Austriacy nie rozumieli, czym dokładnie jest ten napój. Niektóre firmy wybrały inną ścieżkę, na przykład brytyjski napój Lucozade, który pojawił się w 1927 roku, był sprzedawany w aptekach jako tonik do początku lat 90. Pomimo stosunkowo niewielkiej konkurencji, pierwsze lata istnienia nie należały do zbyt udanych w historii Red Bulla i przynosiły ogromne straty. Mateschitz wiedział, że jedyny możliwy sposób wyjścia z tej sytuacji to opracowanie odpowiedniego planu promocji i sprzedaży. Starał się wybrać odpowiednią grupę docelową, a także uczynić używanie napojów energetyzujących częścią stylu życia. Biznesmen uznał za niezwykle ważne, aby ludzie próbowali napoju w takich momentach, kiedy potrzebują przypływu sił. Z jego inicjatywy wdrożono cały system działań marketingowych. Najpierw biznesmen zmodyfikował projekt puszki, od tego momentu wizualnie przypominała baterię. Po drugie, zmniejszył też objętość napoju. Wszystko to pozwoliło skupić się na zaletach produktu. Punktem zwrotnym był fakt, że Dietrich przeformatował strategię sprzedaży. Zabronił sklepom umieszczania swojego produktu w dziale napojów bezalkoholowych. Ta najbardziej wątpliwa decyzja wydawała się podnosić koszty napoju. Mateschitz przekonywał partnerów, że podkreśli to najwyższą jakość i ekskluzywność produktu. Austriak zdał sobie sprawę, że jego głównymi odbiorcami są studenci, dlatego rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę kampanię promocyjną.
Rozdawał uczniom skrzynki z napojami energetyzującymi całkowicie za darmo. Pomysł polegał na tym, że studenci organizowali imprezy, na których robili różne koktajle, na przykład Red Bull z wódką. Stopniowo przyzwyczaili się do napojów energetyzujących i zaczęli je coraz częściej kupować. Sam Dietrich przyznał później, że to właśnie praca ze studentami stała się decydującym momentem w historii powstania Red Bulla. Równolegle Mateschitz kontynuował reklamowanie tego napoju w miejscach rozrywkowych, takich jak kluby nocne, co przyczyniło się do wzrostu popularności napoju wśród młodych ludzi. Firma Red Bull stała się bardzo popularna w Austrii. Był to tam napój numer jeden. Dietrich z przegranego stał się prawdziwym guru biznesu. Wierzył jednak, że podbój lokalnego rynku to tylko mały sukces i zaczął aktywne przygotowania do wyjścia poza Austrię. Dietrich myślał o działaniach, które mogłyby zmienić napój energetyzujący w styl życia. Realizacja pomysłu wymagała inwestycji, ale Mateschitz nigdy nie skąpił na marketing. Europejską ekspansję rozpoczął od Słowenii i Węgier. Po kolejnych 2 latach napój zaczął być sprzedawany w Niemczech. Pojawiły się jednak problemy z uzyskaniem licencji na handel. Przedsiębiorczy biznesmen potrafił obrócić te kłopoty na swoją korzyść. W sąsiednich krajach napój energetyzujący osiągnął szczyt popularności, więc zaczęto go do Niemiec przemycać. Pogłoski o zakazie sprzedaży nowego produktu tylko zwiększyły jego popyt. Po wejściu na rynek niemiecki Stowarzyszenie Matek aktywnie strajkowało przeciwko napojowi, utożsamiając go z narkotykami. Mateschitz po raz kolejny skorzystał na potencjalnym skandalu. Napój był szczególnie popularny wśród członków subkultury rave, czyli fanów muzyki elektronicznej oraz DJ-ów. Pogłoski o możliwym zakazie sprzedaży dodawały odwagi tym, którzy go pili. W 1994 roku Red Bull wszedł na rynek brytyjski. Tam Mateschitz wdrożył kolejną niestandardową strategię. Firma zatrudniła grupę studentów, którzy jeździli drogimi samochodami po różnych miastach i dawali wszystkim zainteresowanym możliwość spróbowania napoju energetyzującego. Wszystkie samochody oklejono w kolory i logo Red Bulla, a ich oryginalny wizerunek uzupełniał bagażnik w kształcie gigantycznej puszki napoju. Te działania stały się dosłownie wiralowe, a grupa docelowa nadal rosła. Napój sprzedawano dosłownie na każdym rogu ulicy. Znaczna część historii Red Bulla dotyczy prób uczynienia napojów energetyzujących częścią stylu życia młodszego pokolenia. Dlatego firma stale aktywnie współpracuje z popularnymi sportowcami i inwestuje w sporty ekstremalne. Red Bull skorzystał ze wzrostu popularności tych dyscyplin. Pomysłowa strategia marketingowa pomogła marce stać się jednym z najlepszych napojów na świecie, z roku na rok pokonującym konkurencję. Oprócz kosztów marketingowych, Red Bull inwestuje miliony euro w szereg innych działań. Red Bull nabył brytyjski zespół Formuły 1, Jaguar Racing, w 2004 roku. Zespół przemianowany na Red Bull Racing po raz pierwszy w 2010 roku zdobył tytuły Mistrza Świata. Kolejny projekt firmy to Red Bull Stratos, w którym ekstremalny sportowiec Felix Baumgartner wykonał skok ze spadochronem ze stratosfery 14 października 2012 roku z wysokości 39 tysięcy metrów, oczywiście z logo Red Bulla na piersi. Kolejnym wydarzeniem w sportach ekstremalnych są Mistrzostwa Świata Red Bull Air Racing. Nawet zimą organizowane są imprezy sponsorowane przez firmę, takie jak Red Bull Crushed Ice Event, który okazuje się połączeniem hokeja na lodzie i snowboard crossu. Oprócz sportów niebezpiecznych, Red Bull sponsoruje także sporty mniej ryzykowne. W 2000 roku nabył salzburską drużynę hokejową, a w 2005 roku Red Bull inwestuje w drużynę piłkarską Red Bull Salzburg oraz klub RB Lipsk. Grupa docelowa Red Bulla to energiczna, młoda populacja. Red Bull stanowi dynamiczny styl życia, który każdego dnia przynosi nowe przygody. Misja producenta znajduje odzwierciedlenie w aktywnościach, które Red Bull GmbH pokazuje całemu światu. Względem napoju odbywało się jednak także wiele protestów, było też dużo zakazów oraz skandali. W 2010 roku amerykańscy naukowcy odkryli, że napoje energetyzujące wywołują silną agresję, mają negatywny wpływ na funkcje krwiotwórcze, naczynia krwionośne, a także serce. Tak szkodliwy efekt wynika z zawyżonego stężenia kofeiny i cukru. Natychmiastowa reakcja nastąpiła ze strony rządów duńskiego, norweskiego i francuskiego. W tych krajach sprzedaży napoju zabroniono.
W 2014 roku Stowarzyszenie Amerykańskich Aktywistów złożyło pozew przeciwko austriackiej marce z powodu fałszywego hasła reklamowego. Oczywiście nie chodziło o rosnące skrzydła, ale o brak obiecanego przypływu siły, poprawy koncentracji i zwiększonej wydajności. Firma zajęła się tym procesem w bardzo nietypowy sposób, wypłacając $10 każdemu, kto przynajmniej raz wypił napój energetyzujący w latach 2002-2014. Można było także otrzymać zestaw napojów za $15. Austriacki biznesmen nadal stoi na czele firmy. Napoje energetyzujące marki sprzedawane są w 169 krajach, a Red Bull pozostaje niekwestionowanym liderem w swojej branży. Roczna sprzedaż to ponad 6 miliardów sztuk napoju. Na rzecz firmy pracuje blisko 12 tysięcy pracowników. Historia powstania Red Bulla jasno pokazuje, jak ważne okazuje się kompetentne podejście do promocji swojego produktu i znalezienia odpowiedniej grupy docelowej. Ściślej mówiąc, Red Bull to nie do końca producent napojów. Firma zleciła całą produkcję i pakowanie podmiotom zewnętrznym. Fakt, że Red Bull zdecydował się na taki krok, wiele mówi o modelu biznesowym. Nacisk kładzie się nie na napój, ale na marketing. Teraz prawie wszyscy pracownicy firmy zajmują się marketingiem. Założycielowi marki, Dietrichowi Mateschitzowi, udało się zamienić wodę z kofeiną i cukrem w popularną markę, która sprzedaje prawie 6 miliardów sztuk Red Bulla rocznie. To wszystko na dzisiaj. Jeśli to wideo Wam się spodobało, możecie je polubić, koniecznie też zasubskrybujcie nasz kanał.